jest tylko jedna historia, jest tylko jedna opowieść. Ta opowieść, którą snujemy o sobie... Spotykamy się z Matarni, on jest takim domatorem, rzadko Matarnię opuszcza. Mieszkam w Matarni, na peryferiach Gdańska, gdzie jest więcej śladów niemieckich. W różnych jakby aspektach życia przegląda się też nasza twórczość. Wolę ateistów niż chrześcijan, którzy nie mają poczucia humoru. Jak już coś robi, to angażuje się w tym całym sobą. Ten 10 kwietnia przyszedł w sposób taki właściwie oczekiwany. Sacrum i profanum.